pokazać na szczeblu wojewódzkim, to do nikogo nie dojdziemy do jakiegoś tam sukcesu. Mamy polski kibiców wspaniały, ale bardzo wymagający. Miałem okazję 2-3 razy rozmawiać z Szymonem Marciniakiem. Dziś wyliczyliśmy, że 204 turnieje zrobiłem bliskowie. Dzisiaj w naszym studio mamy przyjemność gościć Dariusza Smolarka, wieloletniego działacza sportowego, trenera piłki nożnej oraz sędziego futsalu, jak i też obserwatora PZPN. Witam Cię, Darku. Witam serdecznie. Tak, już cieszę się, że dzisiaj mogliśmy się spotkać, ponieważ idąc do studia policzyłem, że znamy się 11 lat. Jak na początku naszej znajomości mieliśmy okazję często porozmawiać na temat futbolu, tak w ostatnim czasie nie było tej okazji. Zgadza się. Darku, przedstaw troszeczkę swoją postać. Tak jak wspomniałeś, Dariusz Smolarek, jestem, prawie 25 lat jestem trenerem młodzieży w Kaliszu i w regionie. Oprócz drużyn jak KKS Prosna byłem także dyrektorem sportowym KP Kalisja Kalisz przez 3 lata. Tam razem z Piotrkiem Jasińskim stworzyliśmy fajną akademię. Wiem, że nawet uczestniczyłeś w takich meczach, tak jak graliśmy, była fajna akademia. Następnie byłem 2 lata koordynatorem w KKS Kalisz. W Kaliszu organizuję także dużo turniejów, nie tylko w Kaliszu, a także w regionie. Ponadto jestem sędzią piłkarskim od 25 lat, sędzią futsalu. No, prawie mam 200 meczy na szczeblu, najwyższym szczeblu w Polsce, kilka meczy międzypaństwowych, a od 4 lat jestem obserwatorem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Darku, tak jak wspomniałeś, miałem przyjemność uczestniczyć w turniejach, które wtedy organizowałeś. Pamiętam, to były Kalisja Cup, takie nazwie. Tak, oczywiście, tak, na Wale Matejki. W tamtym czasie mieliśmy okazję kilkakrotnie porozmawiać. Często wspominałeś o tym, że w piłce młodzieżowej w naszym regionie jest wiele do zrobienia, bo należy zrobić. Były to lata gdzieś mniej więcej 2014-2017. Mamy dzisiaj rok 2023 i chciałbym, żebyś troszeczkę powiedział, co się zmieniło od tamtego czasu. Powiem tak szczerze, mało się zmieniło. Jest coraz mniej tych turniejów. Tak jak wspomniałeś, ta Kalisja Cup to był taki boom. Boom w Kaliszu, były 42 zespoły, przez 3 dni grały. Brakuje w Kaliszu takich turniejów. Może 2-3 razy w roku przyjeżdżałem jakieś drużyny. Powinno być więcej takich turniejów. Dla kategorii wiekowych mówimy od dżaków aż do juniorów. Tutaj dużo brakuje. Wiadomo, wtedy w Kalisji byli i ludzie chętni, i rodzice do zrobienia takich turniejów, tak? Wiadomo, to nie tylko to było z Kalisza i z całej Polski przyjeżdżało, ale takie z zagranicy, z Ukrainy, z Holandii, także były. I tutaj troszeczkę brakuje. Brakuje nam tego zaangażowania troszeczkę miasta i działaczy, żeby nawet wspólnie Prosna, Kalisja, KKS, teraz jeszcze jest AS Amber, żebyśmy wspólnie zrobili takie turnieje dla dzieci. Dokładnie, wtedy pamiętam, tych turniejów odbywało się dużo, tych drużyn zjeżdżało się sporo. Powiedz mi, czy masz jakiś pomysł, żeby to reaktywować, albo żeby to powróciło do tamtego stanu? Myślę, że tak. Tutaj, żeby takie turnieje robić, nie jest jakiś tam problem organizacyjny. Bardziej nam zależy, żeby w Kaliszu, mamy fajne obiekty sportowe, mamy stadion główny, mamy 2 boczne boiska, mamy Wał Matejki. Jeśli będzie zgoda miasta, żeby coś takiego robić, ja myślę, że jestem chętny jeszcze kilku trenerów i działaczy i chętnie możemy zrobić takie turnieje. To nie jest jakiś tam problem. Wspomniałeś tutaj właśnie o stadionach i o boiskach. Czy uważasz, że ta ilość tych boisk, stadionów, hal sportowych jest na nasz region wystarczająca? Myślę, że trawiastych tak. Brakuje, jak zaczęliśmy trenować, brakowało sztucznej trawy. Tak? Na Majkowie zrobili sztuczną trawę, okazało się, że znowu brakuje. Myślę, że jeśli by były 2 jeszcze sztuczne trawy, to było idealnie dla Kalisza. I bardzo ważnym aspektem jest to, żeby był balon zimą. Żeby dzieci nie grały na hali, tylko żeby rozwijały się pod balonem. Tak? Myślę, że są takie tereny, nawet w Kaliszu jest na WSK, na ulicy Częstochowskiej, tam można było zrobić jeden, wiem, że będzie na Złotej fajny obiekt sportowy i tam też może być na przykład balon, tak?
Dlatego w Kaliszu coraz lepiej to wygląda niż, nie wiem, 5 lat temu. Okej, fajnie, że to się tutaj w tym kierunku rozwinęło. Powiedz mi, jaka jest różnica między właśnie tym balonem a taką halą? Na pewno chodzi pewnie o nawierzchnię, tak? Tak, chodzi o nawierzchnię. Oczywiście to też wiadomo, na hali jest mała przestrzeń, chłopacy potrzebują więcej. Na balonie możemy dodatkowo robić turnieje, tak? I balon to jest taka podstawa nawet w każdym mieście, nawet z Duńskiej Woli, która jest od Kalisza zdecydowanie mniejsza, też już jest balon, tak? I na sali może tylko jedna drużyna trenować, a pod balonem jednocześnie mogą 3-4 drużyny. I to nie ma znaczenia, który kaliski klub będzie trenował. Mogą się podzielić, czyli o godzinie 16 mogą 3 zespoły jednocześnie trenować. Okej, super fajny pomysł na ten balon. Czy jest jakaś nadzieja, żeby to w najbliższym czasie w Kaliszu się pojawiło, powstało? Myślę, że jest coś takiego jak Rada Sportu i na takiej Radzie Sportu można przedstawić włodarzom miasta, żeby taki pomysł był. Wszyscy mogą skorzystać z tego, bo to nie mówimy tylko o klubach, że kluby mogą korzystać. Kluby mogą korzystać od 16 do 22 na przykład, tak? Ale do południa mogą zakłady pracy, ktoś inny, w soboty, w niedzielę mogą być jakaś liga amatorska dla takich jak my na przykład, tak? Dużo rzeczy można zrobić. Dodatkowo zimą możemy robić turnieje pod balonem, też drużyny przyjadą. Jest taka tendencja teraz, żeby mniej grają drużyny na hali, a więcej pod balonem. I to też dla miasta też by był jakiś plus, że gramy i próbujemy taki balon. Taki balon naprawdę to jest coś ekstra i myślę, że to jest super pomysł i mam nadzieję, że kiedyś włodarze miasta będą mogli coś takiego zrobić, tak, w Kaliszu. Tak, zajmujesz się szkoleniem młodzieży. Tak. W jakim obecnie klubie pracujesz, gdzie działasz i jak oceniasz w naszym mieście? Powiem tak, teraz jestem w Prośnie Kalisz, mam Orlika. Jest to grupa średnio zaawansowana. Ostatnie lata prowadziłem w KKS-ie Kalisz klasę sportową rocznik 2010, który dla mnie jest jeden z lepszych zespołów w Wielkopolsce. Bardzo fajnie byli zbudowani od samego początku, czyli najlepsi chłopcy poszli do szkoły numer 24 w Kaliszu. Niestety tam szkolenie troszeczkę się popsuło, ponieważ kolejne klasy były w innej szkole, tak? Czyli miało być tak, że w jednej szkole dochodzimy do 8 klasy, dochodzimy do SMS-u i jest to ciągłość szkolenia. To troszeczkę co roku klub miał inną wizję i tak troszeczkę to się to rozjechało. Tak, działałeś też w kobiecej piłce nożnej. Tak. Przez 6 lat ja zacząłem swoją gdzieś tam przygodę jako trener z piłką nożną. Prowadziłem dziewczynki. Taki przypadek troszeczkę, ponieważ jak byłem w KKS-ie, dwie dziewczynki przyszły na trening i mówił trenerze, bo my chcemy grać z chłopakami, tak? Tak, nie był jakiś taki młody na to, ale stwierdziłem, że dobrze, nie ma problemu. Zrobiliśmy, jak pamiętam, z Piotrem Kościelnym plakaty, a może zapraszamy na trening. I tak wyszło, że w ciągu 3 miesięcy mieliśmy około 60 dziewczynek. Te dziewczynki zaczęły na początku trenować turnieje, później zgłosiliśmy do drugiej ligi, tą drugą ligę wygraliśmy. Tam było bardzo dużo dziewczyn. Ja ostatnio miałem taką okazję, bo Ania Zając skończyła taką karierę, taką przygodę z piłką, ona grała w Górniku Łęczna, czyli mistrzem Polski została. Okazało się, że 13 zawodniczek z tego zespołu gra w Ekstraklasie. Super, właśnie czytałem ostatnio o tej zawodniczce, że była twoją wychowanką. Powiedz mi, Darku, jak wygląda popularność w ogóle piłki kobiecej i w Polsce, i na świecie? W Polsce jest coraz bardziej, bo każdy mówi, że bo piłka kobieca jest coraz mniej, mniejsze popularności od chłopaków. Zawsze będzie, tak? Ale nawet jak sędziuję, widzę, że w każdej drużynie, małych miejscowościach są dwie dziewczynki, trzy dziewczynki, tak? Tylko wszystko to jest to, że one dochodzą do etapu 8 klasy i później gdzieś ich nie ma, tak? Wiadomo, też dochodzi, że one są coraz bardziej dorosłe, że się wstydzą być ze starszymi chłopcami, żeby grać. Myślę, że rozwija się ta piłka kobieca na świecie na pewno.
Polsce tak samo, weźmy ostatnio nawet nasza reprezentacja gra już z najlepszymi na świecie i oni dobrze rywalizują, tak? Widzę, że w telewizji coraz bardziej ta popularyzacja piłki kobiecej jest coraz bardziej na topie, tak? TVN Sport już próbuje, finał Pucharu Polski ostatnio oglądałem, tak? W tym barku jest turniej podwórka na stadion. Super, bardzo dużo dziewczyn jest, tak? Czyli jest zainteresowanie. Szkoda, że w Kaliszu gdzieś to umarło, bo myślę, że też jest duży potencjał w Kaliszu tak samo. To może Darku kilka słów, żeby zachęcić dziewczynki w naszym mieście do uprawiania tej dyscypliny. W Kaliszu? Bardzo prosto, tak? Przyjść na trening, powinien być jakiś klub, który wiem, że na dzień dzisiejszy chyba AS Amber ma kilka, ma sekcję kobiet, przyjść na trening. Trenerzy muszą, jest jeden taki minus tego wszystkiego w Kaliszu i w okolicach, w ogóle w Polsce, że trenerzy jak mają u siebie dziewczynki, nie dawają do klubu, do kobiecego klubu. Tak? To jest taki troszeczkę minus, tak? Bo ja twierdzę, że dziewczynka X, Ala może grać, nie wiem, w drużynie Olimpii Brzeziny, ale też może dodatkowo przyjeżdżać na treningi do Kalisza. Tak? Jeśli my nie zmienimy mentalności między trenerami, że dodatkowa jednostka treningowa, że ta dziewczyna może się gdzieś tam pokazać na szczeblu wojewódzkim, to do nikogo nie dojdziemy do jakiegoś tam sukcesu. Są kadry WZPN-u, kadra regionów dziewczynek, jest kadra Wielkopolski, są reprezentacje Polski nawet U15 już teraz, tak? Czyli te dziewczynki mają bardzo duże możliwości, żeby zaistnieć w piłce kobiecej. Tak, jesteśmy jeszcze przy młodzieży, to powiedz mi, czy ty pamiętasz, któryś z twoich wychowanków osiągnął jakiś wielki sukces? Wspomniałeś tutaj o tej Zając, która zakończyła karierę, że 13 dziewczynek trafiło do pierwszej ligi, ekstraklasy. Powiedz mi, czy znasz jeszcze kogoś, pamiętasz, kto odniósł jakiś sukces z twoich wychowanków? Są. Jest kilku zawodników, którzy grają na pierwszo-drugoligowych poziomie. Szkoda, że nie w Kaliszu, tak? Grają pierwsza, druga liga, jak nieraz rozmawiam. Próbują już tak bardziej już pod względem już studia, kończą studia i później kończą, tak? W dzisiejszym są takie czasy, że albo już jestem piłkarzem na tle, na gdzieś tam w seniorach, w ekstraklasie, albo ta pierwsza, druga liga, to już nie jest tak, żeby oni stawiali tylko na piłkę nożną. Ale bardzo fajne jest tego, że wszyscy wychowankowie, które ja trenowałem, mam z nimi bardzo dobry kontakt, jest jedna rzecz. Oni kończą studia, czyli są, albo chcą być nauczycielem wychowania fizycznego, albo fizjoterapię, albo różnie próbują studiować, tak? Czyli połączyli piłkę nożną ze studiami, a to jest bardzo ważne. Ja myślę, że jeszcze tu wracając do Kalisza, my mamy straszny potencjał, ponieważ, tak jak wiesz, Akademia Kaliska powstała. No teraz jest tak krok, że nawet piłkarze, przecież nie muszą piłkarze nawet, nie wiem, w drugoligowym KKS-ie być nauczycielami wychowania fizycznego, ale też mogą inne mieć zawody i studiować i razem grać w piłkę, tak? Czyli mamy straszny potencjał w Kaliszu dzięki tej Akademii Kaliskiej. No miejmy nadzieję, że świeżo powstała Akademia Kaliska będzie tutaj generować dobrych piłkarzy. Tak, ponadto mogą dobrych trenerów tak samo, tak? Bo z tego co słyszałem jest kierunek wychowanie fizyczne. Fajnie, żeby kiedyś było kierunek trenerski, tak? I wtedy dla Kalisza, dla każdej klubów kaliskich by to było fajna rzecz. No dobrze, Darku, jeżeli mówiliśmy o jakichś wychowankach, którzy odnieśli sukces, czy pamiętasz jakichś wychowanków, którzy zapowiadali się na dobrego zawodnika, mieli talent do tego, a gdzieś tam po drodze ta kariera im się rozjechała? Ja grałem z kilkoma super zawodnikami, tak? Ary Kranz. Wiadomo, że później miał wypadek, ale to była chyba z takich osób, która mogła spokojnie grać bardzo wysoko. Błażej Marczak, kolejny pomocnik, rewelacja. Tomek Kobyłka, Piotr Witoń. To były osoby, które my w trzeciej lidze graliśmy swoimi wołankami. To były osoby, które spokojnie mogły grać jeszcze wyżej, tak? Oczywiście każdy gdzieś tam miał swoje problemy i
Nieraz się spotykamy, tak? Jako olboje gramy sobie, wspominamy fajne czasy, ale to byli zawodnicy, którzy spokojnie na najwyższym poziomie mogli grać. A mógłbyś jakieś takie cenne rady udzielić młodym talentom, żeby mogli później w przyszłości osiągnąć sukces? Praca, wytrwałość, najważniejsze. Jeśli to będzie i będą wierzyć, że chcą być piłkarzami, to mogą być, tak? Przykład Robert Lewandowski, tak? Na początku nie był jakimś tam wybitnym zawodnikiem, ale dzięki swojej upartości, pracy może być. Nawet chodząc na te mecze tutaj w Kaliszu i w okolicach, mnóstwo jest fajnych chłopców, którzy mogą grać w piłkę. Tak? Tylko też oni muszą chcieć, oni muszą wiedzieć, że praca to jest najważniejsze. No i trochę odrobinę szczęścia, tak? Dobrze, Darku, jesteś trenerem klubu sportowego Padówek. Tak jest. Od 1 stycznia 2023. Dobrze, jak układa się współpraca z tym klubem? Bardzo fajnie. Przechodząc do Kosy, już miałem kilka sezonów, trenowałem seniorów w Liskowiaku, w Prośnie Chocz. Fajna grupa, młoda grupa, które bardzo, bardzo chętnie trenująca, nie ma problemu z treningami, bardzo dużo osób jest nawet na klasie okręgowej, że jest na treningu, słuchają, chcą słuchać, tak? Zaangażowani są. Naprawdę jestem bardzo pozytywny, nawet w tej rundzie jesteśmy w górnej części tabeli. Czyli bardzo fajnie zaczęliśmy, bo mieliśmy 5 kolejek, później każdy myślał, że wszystko wygramy, ale niestety w piłce tak się nie da, żeby wszystko wygrać, tak? Ale bardzo pozytywnie odbieram drużynę i wszystko to się dzieje koło Opatówka. Super. Darku, przejdźmy do Twojej kariery sędziowskiej. To jest dosyć ciekawy temat dla mnie. W wieku 16 lat grałem w piłkę, ale stwierdziliśmy razem z moim kolegą Arkiem Nowakowskim, że pójdziemy sędziować. No, pierwsze nasze takie zderzenie z sędziowaniem, stwierdziliśmy, że wszystko wiemy, okazało się, że nic nie wiemy, tak? To jest całkowicie, to jest inne spojrzenie zawodnika i nasze sędziego. Ale spodobało nam się to, tam jeszcze był z nami trzeci taki fajny sędzia, bardzo wysoko też sędziowo, Piotrek Marucha, i tą trójką sobie sędziowaliśmy. No i do tej pory 25 lat minęło i sędziujemy. Po kilku latach dostałem propozycję, żeby sędziować na hali. Jeszcze ten futsal nie był taki znany. Pojechaliśmy na egzaminy, dospały i w ciągu 3 sezonów awansowałem do najwyższej klasy rozrywkowej, czyli do ekstraklasy futsalu. I tam byłem prawie 13 lat sędzią na hali, ale także miałem kilka takich fajnych wydarzeń. Sędziowałem mecze międzypaństwowe Polska-Belgia, Polska-Hiszpania, Polska-Rumunia i także byłem na Mistrzostwa Europy w Tampere w Finlandii, akademickie Mistrzostwa Europy. To też taka fajna przygoda. Jak się skończyło już te sędziowanie, tak, dostałem propozycję, żeby być obserwatorem i od 4 lat jestem obserwatorem najwyższej klasy rozrywkowej tutaj w futsalu. Darku, troszeczkę uprzedziłeś moje pytanie, bo miałem Cię zapytać, czy odwiedziłeś przy okazji pracy jako sędzia międzynarodowy jakieś ciekawe miejsca. Już wspomniałeś Finlandię. Tak. Byliśmy w Finlandii, byliśmy w Hiszpanii, w Czechach, byliśmy na turnieju na trójmeczu, czyli troszeczkę było. Futsal daje to też, że można sobie zwiedzić fajne miasta w Polsce, tak? Wiadomo, że czy Rekord Bielsko-Biała, czy Piast Gliwice, czy Jagiellonia Białystok, czy Pomorze Szczecin, jak było, tak się już jeździło na obserwacje, czy na mecze, to nie jeździło się na 1 dzień, tylko na 2 dni, bo zawsze tak mieliśmy i też się poznawało, oprócz tego, że się sędziowało i znało się tych działaczy, to też fajnie było poznać sobie inne zakątki Polski, tak? Tak, chciałem troszeczkę nawiązać do naszej reprezentacji. Odnieśliśmy sukcesy w 1972 roku, złoty medal na Olimpiadzie, w 1974 brązowy na Mistrzostwach Świata, ponownie w 1976, o ile dobrze pamiętam, srebrny medal na Olimpiadzie, 1982 rok brąz na Mistrzostwach Świata, 1992 rok srebro na Olimpiadzie. I od tamtej pory długo, długo nic. Mieliśmy też troszeczkę kłopotów, bo ponad dekadę nie mogliśmy awansować na duże turnieje. Ostatnio troszeczkę nasi piłkarze nas przyzwyczaili, że coraz to częściej
wyjeżdżamy, ale obserwuję nasze społeczeństwo kibiców i widzę, że ich apetyty są troszeczkę niezaspokojone, jeżeli chodzi o grę naszych piłkarzy. Powiem szczerze, że chciałbym, życzyłbym sobie, żeby nasza reprezentacja zagrała dobry turniej, gdzieś otarła się o strefę medalową, coś na wzór Maroka na ostatnich Mistrzostwach Świata. I chciałem Ciebie zapytać, czy jesteś w stanie dociec, w czym tkwi problem, że nie możemy zaliczyć dobrego występu na tak dużym turnieju? Myślę, że problem... Bo to jeszcze może nawiążemy do szkolenia młodzieży. Tak, myślę, że ten problem myślę, że nie będzie niedługo. Ostatnio, nie wiem czy oglądałeś, były Mistrzostwa Europy reprezentacji U17. Jestem pod wrażeniem gry tych chłopców i to jest takie szkolenie. Polski Związek Piłki Nożnej zrobił coś takiego jak szkolenie tych najmłodszych. I to pierwsze te roczniki to były U17 i teraz idzie to w dół. To jest Akademia Młodych Orłów, tak? Dużo projektów Polski Związek Piłki Nożnej zrobił i te efekty już widać teraz. Ja myślę, że za kilka lat będziemy mieli taką młodzież, że spokojnie będziemy mogli rywalizować. Tak jak mówisz, u nas, no kibice u nas są wspaniali kibice, mamy polskich kibiców wspaniałych, ale bardzo wymagających, tak? My nigdy nie będziemy jak Hiszpania, Portugalia, żeby grać tak efektownie jak nimi. Każdy krytykował trenera Michniewicza, ale jego cel był wyjście z grupy i to wyszło. Ja oglądając mecze, ja nie oglądam tak szczerze całego meczu, oglądam sędziów, ja mam inne spojrzenie na oglądanie. Ja myślę, że ze z Francją, jakby Zieliński strzelił bramkę na 1-0, bo miał sytuację, różnie by było. Zobacz, jakie drużyny odpadały Mistrzostw Europy. Niektórzy, Włosi w ogóle nie awansowali do Mistrzostw Świata, a Włosi z Inter Mediolan targą Lidę Mistrzów, tak? Mają jedną z najlepszych lig. My tak próbujemy przez reprezentację wziąć. Patrzmy teraz Lecha Poznań. My idziemy do przodu. Lech Poznań teraz już grał w 1/16, to też się nie zdarzało, tak? Raków Częstochowa przegrał Slavią Praga w karnych, tak? Mamy fajne stadiony, mamy tu. Ja myślę, że to pójdzie szybko do przodu i ta reprezentacja będzie bardzo mocna. I tak już jest mocna, tak? My jesteśmy w pierwszej 20 jesteśmy na świecie, ile państw jest, tak? Dlatego ja myślę, że pójdzie to jeszcze bardziej do przodu. Mam nadzieję, że doczekamy takiej sytuacji. Ja nie wszystko, jak tak wymieniłeś, nie wszystko pamiętam, tak? Ja pamiętam 82, to pamiętam, tak? 86 pamiętam, bo Smolarek strzelił bramkę, Polska, Portugalia. Dokładnie, tak, zgadza się. To pamiętam, tak? Poprzednie to gdzieś tam widzimy. Myślę, że będzie ten U17, to wspomniałem, i pozostałe roczniki będą na tyle mocne, że będziemy rywalizować. Oglądam nieraz kadry wielkopolskie, mam okazję sobie pooglądać, jak ci chłopcy grają. To już jest wysoki poziom. I myślę, że za 5 lat się spotkamy, tak, to spokojnie nasze reprezentacje będą grały jeszcze wyżej. No, U17 awansowało do Mistrzostw Świata i teraz zobaczymy, jak na tle najlepszej na świecie oni się będą prezentować. Dokładnie, tego bym sobie i Tobie, Darku, i kibicom życzył, żebyśmy za te 5 lat już obserwowali jakieś małe sukcesy naszej reprezentacji z nowym trenerem, już w tym tygodniu startują z eliminacjami. Darku, wspomniałeś, że byłeś obserwatorem, że oglądasz mecze pod kątem sędziowania. Data 18 grudnia 2022, data 10 czerwca tego roku. Dwa mecze, pierwszy finał Mistrzostw Świata, w ubiegłą sobotę finał Ligi Mistrzów, Szymon Marciniak. Dla mnie fenomenalny arbiter. Co Ty byś mógł powiedzieć na jego temat? Fenomen. Miałem okazję 2-3 razy rozmawiać z Szymonem Marciniakiem. No, klasa światowa, ale żeby dojść do takiego momentu, co on jest, poświęcił mnóstwo czasu. Wiadomo, oprócz krytyki, bo wiadomo, w Lidze Polskiej też nieraz go krytykowali. Wiadomo, jak sędzia z Polska sędziuje Legia Warszawa, to nie może, bo to te same województwo albo coś. Wiem mniej więcej, jak wygląda jego życie, sportowe przygotowanie. Oni zaczynają o 5 rano treningiem, kończą o 22, tak?
I to jest tego ciężka praca Szymona Marciniaka, że tak wysoko doszedł. To, co sędziował Mistrzostwo Świata, wzór. To, co było kilka dni temu Liga Mistrzów, nie miał do roboty, ale jego szacunek zawodników do niego, on sobie wypracował już taki szacunek, że ktoś tam powiedział, jeden sędzia niemiecki, że jest to najlepszy sędzia w historii piłki nożnej i ja myślę, że tak jest. Cieszy to, że Polak odnosi takie sukcesy. Wracając jeszcze do Marciniaka, Szymona Marciniaka, zauważyłem, że on jednak panuje nad tymi piłkarzami na boisku. Podczas właśnie teraz tego meczu Ligi Mistrzów widziałem, że dochodziło tam do jakichś tam słów ze strony piłkarzy do Szymona i on sobie z tym radził. Powiem Ci, Darku, że byłem kiedyś na meczach Ligi Okręgowej i to widać, bo jednak te trybuny są małe i widać, jak ci piłkarze lubią wchodzić w dyskusję z sędziami. Tego na takiej arenie międzynarodowej nie widać, no bo jednak nie słyszymy tych głosów. Powiedz, jak to wygląda z perspektywy sędziego, ta praca pod tym kątem. Powiem tak, ja sędziując jeszcze tutaj w klasach okręgowych nie mam takiego problemu jak niektórzy sędziowie, ponieważ my się już znamy, już kilkanaście lat. Jeśli sędzia ma pierwsze 10 minut pokaże, kto tu rządzi na boisku, że on nie przeszkadza, że on chce, żeby to sędziowanie było na wyższym poziomie i umie rozmawiać z zawodnikami, łatwiej jest. No taki Marciniak taki ma, tak? To nie jest, że on gwizdze, on rozmawia, on strasznie potrafi komunikację z zawodnikami zrobić. Wiadomo, że my gdzieś tam w niższych ligach nie znamy tych zawodników tak dobrze. On przygotowuje się raz dwa tygodnie do Ligi Mistrzów. On zna każdego zawodnika. On wie, że może z nim na ty porozmawiać. On wie, że może jakie ma zainteresowania. To są różne rzeczy. Ja byłem na takim szkoleniu, tak jak mówiłem, sędziowskim. Wszystkie ma wypisane. Oni się znają. Niektórzy się z żonami gdzieś tam, czy znajomymi się wiedzą, tak? Dlatego oni mają szacunek do siebie, tak? Ale to jest perfekcyjne przygotowanie Szymona Marciniaka do meczu. Żeby było. Wiadomo, że w naszym, w okręgówce, czy tam w A-klasie, czy w piątej lidze różne są sytuacje meczowe, ale ja tak twierdzę, że poziom sędziowania w Wielkopolsce bardzo poszedł do przodu. Znam kilku chłopaków, nawet moich wychowanków, których namówiłem nawet na sędziowanie i już gdzieś tam pukają do bram okręgówki czwartej ligi i też fajnie grają w piłkę, a dodatkowo sędziują, tak. Wspomniałeś o KS Opatówek, ale działasz też po sąsiedzku w Korona Chełmce Nowoczesna Opatówek. Tak. Były takie rozmowy panem Sławkiem, właścicielem Akropolu, który bardzo fajną rozmowę przeprowadziliśmy i gdzieś tam była propozycja, żeby najmłodsi chłopcy, którzy jeszcze nie grają w Opatówku i w okolicach, żeby grali, żeby powstały, taka drużyna powstała i żeby były treningi. Takie treningi się odbywają raz w tygodniu, w środę na boisku w Opatówku. Już kilkanaście osób już trenuje w tej drużynie. Zapraszam wszystkich na treningi. Zabawa, półtora godziny trenujemy. Tak, myślę, że jak dalej pójdzie w dobrym stronie, to powstanie kolejna drużyna, a to jest najważniejsze. Darku, kroczysz od projektu do projektu, działasz mocno tutaj w regionie w piłce. Powiedz mi jakieś plany na przyszłość? Zawsze są turnieje w Lidzkowie, tak? Od 20 lat, jak pracowałem w Lidzkowie, w gimnazjum, robiłem turnieje. Gdzieś tam ostatnio nawet pani Bożenka, znamy, pani Bożenka. Pani Bożenka, tak. No, znamy się, bo gdzieś tam sprowokowaliśmy z panią Bożenką. Gdzieś wyliczyliśmy, że 204 turnieje zrobiłem w Lidzkowie.
Już nie mówię dwudniowe, jednodniowe i gdzieś tam ona sobie gdzieś tam zapisywała i mówi do mnie, wiesz co, masz 200 turniejów zrobiłeś bliskowie, tak? Czyli przez 20 ileś tam, 1 czy 22 lata tyle turniejów zrobiliśmy. Oprócz tego turnieje były, jest Puchar Starosty, który teraz odbędzie się w Stawiszynie, też panem starostą pamiętam, o coś zrobimy dla tych mieszkańców powiatu kaliskiego, to zróbmy Puchar Starosty i tak zostało, tak? Czyli 25 czy 6 turniej Puchar Starosty, później ten Puchar Starosty zaczął imienia Posiłka, zrobili to, też jest fajny. Teraz chłopcami też byliśmy na turniejach, robiliśmy w Kaliszu turniej Podwórka na Stadion, Tębarka. To był turniej miejski, też bardzo dużo drużyn się zgłosiło. Mam w planach kilka turniejów, tylko tak jak wcześniej powiedzieliśmy, fajnie, żeby była przychylność miasta, żeby miasto też chciało. Wspólnie możemy zrobić bardzo duże rzeczy. Naprawdę mam dużo kontaktów i w Polsce, i za granicą, żeby takie turnieje robić. To nie muszę być tylko w Kaliszu, to może być w Opatówku, to może być w Koźminku. My też mamy fajne obiekty sportowe, tak? Oprócz Kalisza Opatówek ma fajny obiekt, Koźminek ma, Lisków ma, Stawiszyn, Zbierskę. Jest dużo rzeczy, że spokojnie możemy takie projekty robić. Czyli przyszłość cały czas będzie tutaj wokół turniei. No mam nadzieję, szkolenia młodzieży. Jak mi zdrowie pomoże, to ja jestem chętny, żeby z każdym, kto będzie chciał dla dzieci, żeby dzieci grały w piłkę, rozwijały się. Ja jestem chętny, żeby współpracować z takimi osobami. Wspomniałeś, Darku, o zdrowiu. Tego Ci życzę. Życzę Ci sukcesów i żeby ta nasza piłka tutaj w regionie szła w dobrym kierunku. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję bardzo.